Na początku ciężko się ruszyć, ale potem jest coraz łatwiej. Potrzebujesz dodatkowej motywacji? Techniczna koszulka do cross-treningu już za 69,99 w sklepach Decathlon i na decathlon.pl z dostawą gratis. Wczoraj w trakcie Dnia Wszystkich Świętych odnotowaliśmy jeden wypadek na podlaskich drogach. No, w zeszłym roku tych wypadków było dwa. Na szczęście w tym roku ten dzień obył się bez ofiar śmiertelnych. No niestety w tym wypadku, który wydarzył się na drodze krajowej 63 pod Kolnem, ucierpiały dwie osoby. Tam doszło do zderzenia trzech pojazdów i z tegoż też powodu były utrudnienia w ruchu. Natomiast to, co zasługuje na uwagę, to przede wszystkim zachowanie kierowców w tych miejscach o najbardziej natężonym ruchu, czyli miejsca przyległe do cmentarzy, parkingi. Tam kierowcy stosowali się do sygnałów wydawanych przez funkcjonariuszy, uważali na zmianę organizacji ruchu, no i ma to oczywiście też odzwierciedlenie w zdarzeniach drogowych. Proszę pamiętać, że my jesteśmy najbardziej wyczuleni na tych najmniej odpowiedzialnych kierowców. Tą skrajną odpowiedzialnością, nie ulega wątpliwości, jest wsiadanie za kierownicę pod wpływem alkoholu. Wczoraj takich kierowców wyeliminowaliśmy z ruchu 7. Natomiast w rejonie cmentarzy tutaj kierowcy wykazali się dużą odpowiedzialnością, przestrzegając przepisy ruchu drogowego i patrząc na to, co pokazują nowe znaki postawione po zmianie organizacji ruchu, jak też sami policjanci, którzy dbali o ich bezpieczeństwo. Thank you.